Cześć, witam Was 7 grudnia, godzina 15:15. 15. Jaki ładny czas. No i zdawałoby się, że zacząłem się później, ale wcale tak nie jest. Analizy były przygotowane już samego rana, czy tam może przed południem, a tak, zanim skończyłem, zacząłem i skończyłem, także przed południem. I były oczywiście dostępne na <coughs> TradingView, i Wy macie dostęp do tego TradingView. Każdy z Was może mieć dostęp do TradingView. Hmm. Tu akurat odpaliło mi się złoto na wstępie, zaraz od tego zaczniemy, ale, ale cóż, na początek pokażę Wam że nawet na swojej karcie na YouTube od dnia dzisiejszego, właściwie po raz pierwszy tak bardziej informacyjnie zacząłem publikować właśnie tytuły analiz, które na TradingView umieszczam, tak żebyście mieli powiadomienie, jeśli ktoś z Was tylko i wyłącznie subskrybuje kanał YouTube. Także tutaj macie powiadomienia do trzech analiz. Te trzy analizy znajdziecie oczywiście w TradingView. Wpisując czy też klikając Jurekas. <laughs> zobaczcie, że otwierają się Bitcoin, Ethereum i dominacja Bitcoina, czyli to, co o tym myślę. Chciałem jeszcze zrobić złoto, ale powiem szczerze, że jakoś tak mi zabrakło czasu dzisiaj na to złoto. Yy, więc może, żeby już nie pisać o złocie, to pokażę Wam, co się na tym złocie dzieje ciekawego. Otóż, przede wszystkim. Yy, bardzo dobra reakcja na poziom, idealne zbudowanie formacji, również RSI, które pięknie weszło w strefę 30, także to się wszystko zgrywa ku temu, żeby dalej ten wzrost się rozwijał. Oczywiście, tak jak każdy wzrost, tak jak w każdym trendzie, e, on musi mieć swoje ruchy impulsowe zgodne z kierunkiem trendu i swoje korekty, prawda? Tak jest cały czas, jeśli mówiliśmy o spadkach, i tak jest tak samo. Jeśli będziemy mówili o ewentualnych wzrostach. Także to nie jest tak, że ktoś już nie zdążył lub się spóźni. No ja nie jestem z, jeszcze w tej chwili nie jestem z wami w stanie być na bieżąco, czyli tak powiedzmy cały czas online, ponieważ tak jak mówię, grupa jeszcze nie, nie jest otwarta, infrastruktura się tworzy tej grupy. No, ale jak do niej dołączycie i gdybyście już w niej byli, to tutaj był doskonały punkt do przyłączenia się do wzrostów, choć już punkt podwyższonego ryzyka, ponieważ już jesteśmy być może w końcówce. To zaraz rynek nam pokaże, w końcówce tego impulsu przed korektą, albo mogę się mylić, nie wiemy tego. Natomiast gdybym jednak handlował na swój błąd, bo tak też czasami można handlować na swoją pomyłkę, to ta korekta, ta korekta. I ta korekta, były korektami identycznymi, jeśli chodzi o geometrię rynku, w związku z czym tutaj śmiało wchodził baj, zobaczcie, tu była piękna strefa popytowa. Już ją rysuję. Tu była strefa popytowa ze stop lossem na tym czarnym. a kurczę, chwila. O, na tej czarnej linii. W związku z czym tu również poszły baje, no i ja akurat nie dostąpiłem tego zaszczytu. Zaraz Wam powiem dlaczego. Otóż, no, przede wszystkim byłem zajęty dzisiejszą analizą, ale ale mimo, że chciałem tutaj dołożyć trochę do pozycji, choć wiem, że ona może być nieudana, gdyby tutaj już rynek zatwierdził zwrot akcji, to można było tylko zgarnąć ten ruch na odregowanie, i to był bardzo fajny ruch. Czyli w punkt odbicie, wyjazd do góry z niewielkim stop losem. Natomiast to, co się wydarzyło dzisiaj, to jest jeden z przykładów, że trzeba uważać na to, z kim się współpracuje, dlatego że w dniu dzisiejszym mój jeden z brokerów, z którego usług korzystam, i nie był to Climax, tylko inny, wyłączył mi zupełnie platformę i mało tego pozamykał mi może platformę to nie, ale wyłączył mi możliwość handlu na swoim rynku i pozamykał mi. Wszystkie pozycje. Na szczęście pozycje te były głównie na złocie, e, trochę na Itilium, ale one były w wartości zerowej mniej więcej. E, na złocie były bardzo rentowne, w związku z czym pozamykał mi to bez mojej wiedzy, a właściwie czy bez mojej wiedzy na pewno? No nie bez mojej wiedzy, ponieważ gdzieś tam w wiadomościach, które były kierowane do wszystkich użytkowników, była informacja o tym, że tak się wydarzy. Ja tej wiadomości nie doczytałem, a właściwie można powiedzieć, że doczytałem, ale wiedziałem, że jest na to trochę czasu. Z... Zbagatelizowałem, po prostu umknęło mi to i to się skończyło tak, jak się skończyło. Także dzisiaj, jeden z moich brokerów po prostu wyrzucił mnie z rynku. Mógłby, można by powiedzieć, że oczywiście to była moja wina, bo nie doczytałem, bo coś zrobiłem nie tak, ale czułam Was jeszcze raz na to, żeby przede wszystkim pamiętać o czymś takim, co nazywa się dywersyfikacją swoich wszystkich działań. Także mimo, że tutaj na złocie pozamykał mi ten broker pozycję, to u innych brokerów one nadal są aktywne. Także warto sobie dywersyfikować tak samo między giełdami środki, a nie skupiać się tylko wokół jednej najlepszej, bo ta jedna najlepsza też kiedyś może zawieść. Tak samo jest na rynku kontraktów Forex i brokerów. Tu też warto sobie to wszystko porozdzielać. To jest jedna rzecz, a druga kwestia jest taka, że... To, co mówiłem i zawsze będę powtarzał, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z Forexem, powinny raczej korzystać z platform, które mają menu w języku polskim, które informują klientów swoich też w języku polskim, przede wszystkim, które mają support również w języku polskim. Jeżeli będziecie zaczynać od takich brokerów, to raczej mniejsza szansa statystycznie na to, że, że coś Wam umknie. Że aha, bo to jeszcze nie koniec historii. No, bo oczywiście, też napisałem do supportu, żeby mi to wyjaśnili, dlaczego tak. Choć już przypuszczałem, co jest przyczyną, ale chciałem od niej dostać wyjaśnienia. To dwie próby kontaktu skończyły się niepowodzeniem. E, Mailowej odpowiedzi też jeszcze nie, od, nie uzyskałem. A numer telefonu, który ten broker podał, a jest jednym z największych brokerów, jakich ja znam, e, dla, dla kontaktu polskich mm, klientów po wybraniu okazało się, że nie ma takiego numeru, także wiecie, no takie rzeczy się zdarzają, już nie będę mówił o tym, że się zdarzają też takie rzeczy, że broker potrafi nie wypłacić pieniędzy klientów, jeżeli to jest, ja akurat nie przeżyłem nic, niczego takiego do tej pory, ale znam opinie kolegów moich po fachu, którzy mówią, że faktycznie bywały takie sytuacje, w, stricte określali to w których rynkach, że broker potrafił tych pieniędzy, tych środków nie zwrócić. Także uważajcie na to, z kim współpracujecie. I to jest też odpowiedź na, na wiele pytań a propos Climax, Dlaczego ja akurat tę giełdę polecam, a nie jakąś inną? Bo może byśmy, przepraszam, giełdę, nie giełdę, tylko brokera. Może udałoby się znaleźć kogoś z niższymi opłatami, być może kogoś, kto ma jest większy, może ma lepszy zakres, może ma lepsze prawo jeszcze nadzoru, że nadzorujące w danym kraju. Akurat co do tego ostatniego, to wydaje mi się, że Climax ma jedno z najlepszych, ale przede wszystkim te argumenty, które wymieniłem i dziś miałem na własnej skórze okazję przekonać się, dlaczego te, a nie inne. Dlatego Wam to wszystko dzisiaj opowiadam, tą samą historię. No ale dobra, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj nie po to, żeby rozmawiać o brokerach, nie po to, żeby rozmawiać o sytuacjach, które się zdarzają. Będziecie o tym mieli jeszcze okazję nieraz mówić. Ani też nie spotkaliśmy się po to, żeby tutaj na złocie omawiać setapy. choć to nie jest wcale ostatni setup na dołączenie do tego rynku. Te setapy jeszcze będą i będę o nich mówił tak bardzo, jak będę bardzo mógł być z Wami na bieżąco. Jeżeli będę z Wami nie na bieżąco, no to no trudno, prze, 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 przegapimy je. Mam nadzieję, że nie. No i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tą grupę jak najszybciej dla Was udostępnić, żebyście też byli ze wszystkim na bieżąco, przynajmniej tym, co ja robię, a może dorzucali też coś od siebie ale przede wszystkim przechodzimy do analizy altcoinów i w altcoinach dzisiaj zaczynamy od ICX, przez Sky, Kusuma, Lid, lead, Lit, link, Litecoin i LTO. Myślę, że to na dzisiaj taki target do zrobienia. Także żeby już nie tracić czasu przechodzimy dalej. Aha, jeszcze jeszcze taka krótka, bardzo krótka informacja, żeby nie przedłużać poza, tym, że w zakładce społeczność na YouTube oczywiście byliście powiadomieni o tym, że umieściłem dzisiejsze mm, analizy, to zwróćcie uwagę, że prezentuję tutaj różne ankiety, które mi pomagają w bardzo dostosowywaniu się do tego, co chcę dla Was później zrobić, ale zwróćcie też uwagę na ostatnią ankietę. Ostatnia ankieta, czyli sobotnia ankieta pytała o to, w jaki sposób oceniasz skuteczność moich analiz. No i ktoś mógł powiedzieć, że to jest nieuczciwe, że pokazuję tutaj od 50% do 100%, no ale... Wyszedłem z takiego założenia, że 50% ma każdy, kto wchodzi w rynek, ponieważ tak naprawdę mamy tylko dwie metody podjęcia decyzji: że cena albo będzie wzrosła, albo spadała, w związku z czym równie dobrze możemy rzucić monetą, również mamy 50% szans. Ciężko raczej mieć niższą skuteczność statystycznie, no bo w teorii wiadomo, że jest to możliwe, bo jeżeli ktoś cały czas będzie błędnie, czy większość czasu będzie błędnie analizował rynek, no to ma niższą, no ale umówmy się, przeciętnie każdy zaczyna od wartości 50 na, 50 na 50. W związku z czym bardzo się cieszę z tego, co tutaj do tej pory zaznaczyliście, czyli najwięcej osób określiło moją skuteczność między 80 a 90%. Większość zdecydowana pozostała, szacowała to między 70-80, 90-100. Oczywiście 100 wartość 100 jest niemożliwa, u nikogo, także bardziej chodziło mi tu mentalnie o 99 powiedzmy, no ale chodziło mi też o to, żeby wasze spostrzeżenia zabrać. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie brał udziału w tej ankiecie, to zachęcam, zapraszam, zapraszam, wiadomo jest w tej chwili z 400 głosów. Im więcej tych głosów będzie, tym będzie ona bardziej mm, prawdziwa, bardziej obiektywna, bardziej rzecz, rzeczowa, rzetelna. Dobra, teraz przechodzimy do analizy. Tymczasem aż ciężko oderwać wzrok, wzrok od tego złota, które zobaczcie, z punktu wybija bardzo dynamicznie. To jeszcze, jakby ktoś chciał, to może się pobawić w linię trendu przy okazji złota i poprowadzić sobie, zaraz pokażę jak, linię od tego wierzchołka przez ten tutaj. Po skutecznym przebiciu tutaj tej linii trendu jest raczej szansa na kontynuację wzrostów. Gdyby tak było, to ten układ falowy też jest przeze mnie rozpisany, Zresztą pokażę Wam gdzie i jak. A dokładnie tutaj. E, także jest też ktoś, kto osoby, które już wiedzą jaka jest historia fal, mniej więcej po tej rozpisce będą wiedziały, czego się mogą spodziewać dalej ze złotem. I jak powinny postrzegać ten ruch, który tu się będzie rozwijał do góry. I tak jak mówiłem, to wcale nie znaczy, że cena nie spadnie później tak? i nie da jeszcze raz możliwości na przełączenie się a teraz szukamy ICX OK, mamy ten walor na giełdzie Binance byłbym w stanie przysiąść, że niedawno go analizowałem i to co tutaj widziałem to przede wszystkim zobaczcie, nowo budujący się trend wzrostowy tutaj co ciekawe linia została pokonana zobaczcie, linia trendu została przebita w tym miejscu i w porę teście z drugiej strony nastąpiła bardzo silna podaż od linii trendu. Natomiast linia trendu sama w sobie nie zawsze jest w stanie zmienić kierunek trendu. Ona tak naprawdę daje tutaj możliwości tak zwanym osobom skalperom, którzy próbują na handlować na odreagowanie i zgarniać trochę dolarów wtedy z rynku. Tak też można. Natomiast co ja widzę długoterminowo w ICX, to właściwie nie zmieniło się to chyba od ostatniego razu. Mamy zaczątki trendu wzrostowego, dlatego ośmieliłem się tą linię trendu poprowadzić. Natomiast ten trend wzrostowy jest w ramach budującej się korekty do góry, ponieważ długoterminowo zobaczcie, że mamy tu do czynienia z trendem spadkowym. I żółta strefa, którą wyznaczyłem pomiędzy 0,97 a 1,2 dolara, to była strefa, do której cena ma prawo dojść. W takim normalnym trendzie spadkowym ona miałaby prawo tutaj do tej strefy dojść. I tak naprawdę w tej strefie dopiero powinna się pojawić silna podaż na rynku, czyli podaż, która powinna dalej kierować cenę w dół. Także mamy jeszcze trochę do targetu naszego. Gdybym zna, próbował znaleźć tutaj miejsce dla siebie na przyłączenie się do tego rynku, to, to jeszcze bym trochę na to miejsce poczekał. To jeszcze bym tutaj, tu się na razie nic nie, nie klaruje. To, że jesteśmy pod linią trendu, to raczej nie jest dobry sygnał. Trzeba przyjąć raczej sytuację, w której nawet ta cena, nawet gdyby rosła, to linia trendu będzie cały czas stanowiła opór dla wzrastającej ceny. E, ale popatrzmy tylko na ten trend tutaj na dole. Trend lokalny. No właśnie, tutaj jest sygnał do tego, że mogłoby nam to się tutaj odwrócić. Sprawdzę to jeszcze tutaj, no i widzicie, mamy dwie sprzeczne kwestie. Linia trendu, która jest tak naprawdę najsłabsza w analizie technicznej ponieważ ona działa, ale statystycznie tak często jest przebijana, jak i akceptowana, <laughs> więc no może trochę bardziej akceptowana niż przebijana, więc daje powiedzmy pomoc w dotarciu do celów przy wadze około 60 do 40 i ona mówi, że okej, okay, chcemy jechać w dół, ale z drugiej strony wybicie tego wierzchołka mówi nam, znaczy wybicie może inaczej, ten ruch tutaj do góry mówi o tym, że jest całkiem spora szansa na to, że ten dołek już był dołkiem ostatnim i teraz robiliśmy impuls. Po czym wykonała się korekta, a właściwie ona się dalej jeszcze rozbudowuje i gdzieś znowu będziemy próbowali atakować szczyty. Dlatego że ten trend mały lokalny został zakończony. Tutaj, choć tak mówię, bez jakiegoś zdecydowania i dynamiki, raczej do góry. Pytanie, czy do góry to nie oznacza przypadkiem takiej sytuacji, w której Znowu, właśnie dojedziemy tutaj do linii trendu i zobaczcie, wybity zostanie ten wierzchołek, czyli trend do góry utrzymany, ale mimo wszystko znowu z tego trendu gdzieś będzie spadek. No, może tak być. Ja nie wiem, jak ta korekta, powtarzam, ta korekta będzie się tutaj rozbudowywać, natomiast ja wiem, co chciałbym zobaczyć na wykresie, co pozwoliłoby mi dołączyć się do rynku, ale w tej chwili jeszcze tego nie widzę. Także ten walor pozostawiam zdecydowanie w kategorii tych, które warto obserwować, i możemy się umówić tak, że jeśli się stanie taka umowa między nami, jeśli się stanie tak, że cena wróci do linii trendu i przebije tym samym ten wierzchołek, to przypomnijcie mi o tym walorze. Dlatego, że to będzie już coraz bliżej momentu, w którym ja chciałbym się do tego rynku być może przyłączyć. W teorii, oczywiście, ponieważ wiecie, że w praktyce wolę przyłączać się do rynków, które nie są tylko w krótkoterminowym. Ujęciu w trendzie wzrostowym, ale są również w długoterminowym ujęciu w trendzie wzrostowym. A tu w długoterminowym ujęciu nie ma trendu wzrostowego, także zakres korekty jest naszym, zakre jest naszym sufitem w tej chwili. Tak to wygląda. Przechodzimy dalej. Kryptowaluta Kai. Kai zdecydowanie najdłuższą historię prezentuje tutaj wykres na giełdzie Kucoin. Pozostałe mają dość krótkie tutaj zakresy. Historii, chociaż i ten nie jest jakiś imponujący, prawda? Bo początek to tak naprawdę lipiec 2020 roku, czyli młody walor. Tygodniowy interwał niespecjalnie nam obrazuje sytuację. Zajrzyjmy zatem do interwału dziennego. No i co nam pokazuje interwał dzienny? Mieliśmy impuls, mamy ruch korekcyjny. Teraz nasze pytanie jest, czy ta korekta się kończy, czy skończyła, czy może dopiero będzie się rozwijać. I już sprawdzamy. Zdecydowanie nie można powiedzieć, że się kończy. Na pewno mamy to w tej chwili sytuację, w której mamy pierwszy ruch korekcyjny. Ten trend wzrostowy, choć był poprowadzony po tym dołku, ponieważ tutaj, no właśnie, czy to było miejsce do zakończenia korekty? Nie, nie było. Chociaż nie było. Dobra, to nie było miejsce zakończenia korekty, no ale powiedzmy, można było sobie jakiś trend tutaj spróbować określić. Zobaczcie, że ten trend. Który był określony jeszcze po tym dołku, czyli można powiedzieć, że tylko ten dołek był wskaźnikiem do, wskazań, do narysowania tej linii. Zobaczcie, ten trend został tutaj przebity, widzicie? W tym miejscu został przebity, i co się, co się wydarzyło dalej? Cena wróciła i dotknęła tej linii trendu z drugiej strony po jej pokonaniu. To jest idealny przykład na moment do wyjścia z rynku, czyli takie krótkoterminowe ruchy, czyli zobaczcie, przebicie, retest w punkt, to jest świetne miejsce do wyjścia. Oczywiście z uwagą na to, czy przypadkiem kolejna świeca nie będzie zamykać się powyżej linii, bo wtedy ten retest byłby nieudany. No ale tutaj w tym przypadku zobaczcie, był jak najbardziej udany, czyli cena w sposób spokojny, bez jakichś już szaleń zaczęła spadać. No i zobaczmy, jaka jest szansa na to, że ten trend, tą linię celowo zostawię tutaj jeszcze w tej chwili, zobaczmy, jaka jest szansa na to, że ten trend. Mógłby się zakończyć tej pierwszej fali korekty. Dobra. W tej chwili zdecydowanie on się jeszcze nie zakończył. Jeżeli ktoś tutaj będzie dopatrywał się jakichś wzrostów, to ok. Ma prawo, natomiast zobaczcie, to będzie strefa podażowa. Tu będzie overbalance, a ten wierzchołek będzie na, dla nas wspomagający. Czyli za, przy założeniu, że mamy do czynienia z impulsem spadkowym, to cena nie powinna poradzić sobie w trendzie spadkowym z pokonaniem dna tego impulsu, czyli tutaj wierzchołka tego, który zaznaczyłem. W związku z czym tu będzie silna podaż. Tu będzie silna podaż. Tutaj wewnętrznie można było założyć jeszcze. Tak zwany ruch pomocniczy. Oczywiście, ja zdaję sobie sprawę, że wy możecie nie rozumieć to, co ja tutaj teraz robię. I ten pomocniczy ruch powiedział: OK, jest szansa na zawrócenie. Natomiast zawrócenie to znaczy, że trend, który rozpoczął się łącznie z tym wierzchołkiem i zakończył z tym dołkiem, czyli ten trend, <coughs> mamy potwierdzenie jego zakończenia, ale nie całego trendu. Tylko tego tutaj. Czyli jest szansa na jego zakończenie. Natomiast jak to się może później przedstawiać? Może się to przedstawiać tak, że ta wyższa struktura po dojściu ceny tutaj spowoduje coś takiego. Oczywiście nie mówię, że w takim przedziale czasowym to się może równie dobrze na przykład skończyć w taki sposób, tak? Nie wiemy, jak to się będzie toczyć. Na razie widać, że ten Trend się bardziej wyciąga w czasie niż tu, tu była jego dynamika. Widzicie silne spadki od reagowania, spadki od reagowania, a teraz już to się zaczyna rozciągać w czasie, czyli tu już użytkownicy rynku, uczestnicy rynku, którzy są tak zwanymi smartmanami i wiedzą, że dynamiką zmiennością nie wystraszą uczestników, więc spróbują ich wykończyć czasowo. Tak myślę, tak mi się wydaje, że to będzie się tutaj odbywało. W każdym razie, gdyby ktoś bardzo chciał, to można spróbować tutaj z tego miejsca do tego potraktować ten ruch jako impulsowy, wzrostowy, potem jego korektę i gdzieś tam dalej podążanie tego miejsca. Ale nawet jeżeli sprawdzimy sobie tylko to, co się tu wydarzyło, to jeszcze nie, ale za chwilę będziemy mieli lokalną strefę podaży. Za chwilę. Niewiele już brakuje, zobaczcie cena w tej chwili znajduje się, już, już pojawiają się, pojawia się podaż, RSI, zwróćcie uwagę, jest wysoko, co nie znaczy, że nie będzie wyżej jeszcze, tak? ale to już jest informacja, uważaj, uważaj, bo znajdujesz się w miejscu potencjalnie w strefie, która raczej będzie sprzyjać podaży, więc stąd powinny być ataki w dół, dalej rozwój tej struktury lub gdybym się mylił, to mniej więcej w okolicach tego wierzchołka tego swojego błędu bym się dopatrywał, czyli wyjście z żółtej strefy, przebicie tego wierzchołka. Tu jeszcze cena trafi na opór związany z tym szczytem. To, jest, to nie jest strefa podaży, to jest po prostu zwykły, najzwyczajniejszy opór dla ceny, także tu nie będzie jej lekko. A już RSI ma i tak wyczerpane zapasy. Może nie do końca, ale prawie. A dopiero zna, znajdzie się za chwilę w strefie, także tutaj zdecydowanie, gdybym miał wejść w ten, gdyby ktoś mi powiedział: Słuchaj, Jurek masz tydzień na to, żeby na, tylko na tym rynku zarobić, to ja bym znalazł platformę, która daje mi możliwość handlu w dół i w tej strefie już bym szukał dla siebie okazji na spadki a jeśli nie, jeżeli czas by mi na to pozwolił to zdecydowanie w tej strefie też bym szukał okazji do spadków tak to wygląda, przechodzimy dalej Kusama, Kusama czyli zakładam, że ktoś miał na myśli KSM do USDT czy do USD, czyli KSM Dobra, pozwólcie, że sobie już tutaj pewne rzeczy porobiłem na wykresie i powiem Wam tak, dla mnie sama jest bardzo gorąca. Jest to naprawdę walor, który jest hot i zaraz Wam powiem jak to, w końcu jest coś, co chciałbym właśnie rozpatrywać, handlować. Oczywiście biorąc poprawkę na to, że mimo wszystko jest to altcoin, jest to altcoin, którego akurat historię prezentujemy na KuCoin, ponieważ jest najdłuższa. Tak naprawdę nie do końca wiemy, który wykres jest prawdziwy. Sama ku sama jest, yy, i tutaj w tym trendzie nawet znalazłem oznaki tego, że nie niezbyt wysokiej kapitalizacji, ponieważ tu już pewne anomalie występują. Ale pomijając te anomalie, to miejsce tutaj to jest miejsce perfekcyjne do zakończenia korekty. W związku z czym, o ile już widzimy, że trend jest wzrostowy, to to, co się wydarzyło tutaj, to jest nic innego jak piękna trójfalowa korekta schodząca do miejsca, w którym powinna się ona zakończyć. A więc, jeśli jest tak jak mówię, jeżeli faktycznie tutaj mamy impuls fali pierwszej, tutaj korektę fali drugiej, i teraz zaczęła się fala trzecia, to ja zaraz zmierzę zasięg potencjalny na, na to, dokąd fala trzecia mogłaby dotrzeć, ale już teraz Wam powiem że dla tego trendu który się tutaj od tego dołka rozpoczął do tego wierzchołka wyznaczyłem sobie zaznaczyłem sobie może już bez wnikania w szczegóły znowu strefę w tym przypadku popytu więc to żółty poziom czyli między 47 a 51 to jest strefa popytu utrzymująca dalej ten trend trend który powinien być bardzo silny ponieważ jest to trend fali trzeciej w związku z czym tutaj Wzrosty powinny być najbardziej dynamiczne w, całym, w, swoim, jakby, w całej historii kusamy, która jest dopiero w połowie drogi. I zobaczcie, cena dojeżdża dość silnie, dynamicznie, czyli szybko chce zakończyć tą korektę, po to, żeby za chwilę rozpocząć wzrosty. Jeśli się nie mylę, to już to miejsce zaliczenia tej strefy, potem jeszcze raz testowanie jej tutaj, powinny wspierać podaż do tego stopnia, żebyśmy pojechali wyżej. Myliłbym się, gdyby cena jednak nie poradziła sobie i w pewnym momencie przejechała przez żółtą strefę i dotknęła poziomu 45 dolarów. Najprościej rzecz ujmując, to jest buy, tu jest stop loss. Liczę sobie teraz, czy stać mnie na stratę, jeżeli kupię, nie wiem, dajmy na to nawet w tej, w tej chwili, walor za 52 dolary, i jeśli cena mi zjedzie do 45, to tu już automat jest ustawiony do tego, żeby nawet gdy będę spał w nocy, wyjść z tego rynku. Ponieważ w takim trendzie, który tu obowiązuje, nie powinna wydarzyć się sytuacja, gdzie przebijamy ten poziom. Czyli jeżeli ona się pojawi, to znaczy, że Jurek S. nie miał racji. Może się pomylił, a może miał rację, ale stało się tak, że jednak ktoś miał wpływ na ten wykres. Ktoś nim potrząsnął, ktoś go... Pewien sposób ukierunkował przeciwnie do tego, co tłum powinien, jak tłum powinien reagować. A teraz zrobię pauzę i pokażę Wam zasięg takich wzrostów. No dobra, mam to już zmierzone. Teraz możecie sobie w cicho w myślach strzelić, jaki to będzie poziom dolarowy. A ja pomału będę jechał do góry. No strzelajcie. Jeszcze go nie ma. Jeszcze go nie ma. No, i mamy to. No, i mamy to. Zobaczcie, moja zasada, która mówi, że. Znaczy to nie jest moja zasada, to jest ogólno zasada techniczna, że jeśli cena nie miała dotychczas żadnego miejsca w historii, które było notowane, to często punktem zwrotnym dla wykresu jest jakaś równa wartość. W tej chwili z geometrii i z zasad, które, których używam, e, poziom, do którego cena powinna dotrzeć, to jest 103,95. Oczywiście ten poziom pewnie, w zależności od tego, na których giełdach bym go mierzył, mógłby się nieznacznie od siebie różnić. Ale zwróćcie uwagę, czy to jest przypadek, że układy, które wskazują mi poziom tutaj, właśnie tej czarnej linii, zbiegają się z równą wartością 100 dolarów? No, nie jest to przypadek. Nie jest to przypadek. Jest to naprawdę silne miejsce do zatrzymania wzrostów i tak naprawdę pierwsze. Przy okazji, zwróćmy uwagę na RSI, które tak naprawdę. Cały czas porusza się w miejscu, do, w którym jeszcze ma, rynek ma siłę rosnąć. Zobaczmy na interwale tygodniowym. Nie, tygodniowy nie jest tutaj wskaźnikiem. E, dzienny. Także w tej chwili analizujemy walor, który jest moim zdaniem perfekcyjny. Oczywiście w tej perfekcji mam pewne wady. No powiedzmy, że dalej trzeba mówię liczyć, że to jest altcoin, że ma różne giełdy, różne rynki. E, dlatego wyznaczyłem poziom stop loss. Ale czy nie uważacie, że miejsce do zajęcia pozycji tutaj, gdzieś w tych okolicach, tak niski stop loss i tak wysoki zakres wzrostów to nie jest ofer, to nie jest, um, układ tak zwany hot, czyli gorący, do wejścia, no właśnie. Czy to znaczy, że tutaj już się skończy kariera kusamy? Nie. To znaczy, że w tym miejscu można by się spodziewać korekty o takiej wartości, jaka była wcześniej. Czyli jest szansa na to, że tutaj zacznie się taki ruch korekcyjny. To wszystko. Także KSM dodaję do listy z czerwonym tutaj swoim znacznikiem obok, ponieważ uważam, że jest naprawdę fajny. W porównaniu do tych wszystkich takich umierających altcoinów, jak ja to mówię, czy mocno śmieciowych altcoinów, ten naprawdę ma. Ten naprawdę ma potencjał. Dobra, teraz robię chwilę przerwy której wy pewnie nie zauważycie, ale ja do wykresu wrócę w ciągu pół godziny. No i dobra, kontynuujemy analizę. Jeszcze tak słowem ostatnim tej yy, Kusamy, to warto tylko zwrócić uwagę na jeden taki szczegół, który niestety działa przeciwko mojej analizie, mianowicie tutaj zbudowała się formacja spadkowa i towarzyszy temu na wykresie dziennym wysoki wskaźnik RSI. No, to daje trochę do myślenia, że jednak... Poziom overbalansu, ten czarny mógłby być zaliczony, no ale nie zmienia to i tak, mimo wszystko, długoterminowej analizy. Tak naprawdę zmieni się ona dopiero, kiedy ten poziom zostanie zaliczony, a nie w tej chwili jeszcze. Dobra, my przechodzimy dalej. Kolejna kryptowaluta to LID. No i tu pojawia się pierwszy kłopot, bo dlatego, że LEAD jest faktycznie widoczne w zestawieniu kryptowalut, ale już w Trading view tego lead nie ma. Skoro zatem nie ma lid, nie możemy go przeanalizować. Przechodzimy dalej. Lid. LIDUSD. Również nie mamy. Zobaczmy, czy coś takiego istnieje. Lider. Pytanie, czy chodziło autorowi o lider. Ani lid, ani Lid nie jest to tożsame z liderem. Lider. Nie ma tego też do analizy, także, zarówno Lidy, jak i lider pomijamy i wchodzimy na link. Link był niedawno analizowany, ale możemy do niego zajrzeć. Nawet mam go gdzieś tutaj w skrótach. No i mamy link, czyli child link. I cóż, podtrzymuję swoje stanowisko co do tego, że trend jest <laughs> utrzymany. Trend nadal jest utrzymany. I teraz uwaga, mimo. Że dał sygnał do zawrócenia. Jednak ten sygnał do zawrócenia, czyli spadki gwałtowne, które tu wystąpiły, one były tożsame z sytuacją, które, w której Bitcoin kazał wszystkim kryptowalutom, czy większości kryptowalut taki ruch wykonać. Ale zwróćcie uwagę, że te gwałtowne spadki, które tu wystąpiły, one nie przedostały się poniżej linii trendu. Tak naprawdę kluczowe dla zawrócenia tutaj trendu byłoby na pewno wyjście poniżej linii trendu i na pewno byłoby pokonanie tego dołka, tutaj. Wyjście poniżej inni pokonanie tego dołka psuje tutaj całą strukturę tego trendu, no i mówi nam, że jednocześnie trzeba jeszcze raz przybrać się do analizy długoterminowej i zobaczyć, w którym etapie jesteśmy tak naprawdę. Póki co, tak jak Wam opowiadałem tutaj historię ze swoim kolegą, który pytał mnie właśnie o link i podpowiedziałem mu, że raczej nie wychodziłbym z tego rynku jeszcze, tak nadal podtrzymuje tę sytuację, że nie jest to miejsce do wyjścia. Natomiast, czy jest to miejsce do tego, żeby po raz pierwszy kupić link? No, trochę to podobnie się ma jak ten przed chwilą analizowany KSM. Otóż, jeśli to, co się tu rysuje, jest trzecią falą dla całych wzrostów, tutaj, które były do tej pory, no to jest całkiem prawdopodobna szansa na dużo wyższe wzrosty. Natomiast. Ok, no tu przyznałbym jaką, trój, jakąś trójfalowość tej struktury. Miejsce, które powinno być kończące korekta zostało zakończone. Zbudowało się, piękne, zbudowało się piękne objęcie hossy. Przy tym, w tym dokładnie miejscu RSI widzicie, jako jeden, jedyny raz dotknęło poziomu 30. Także można, można się dopatrywać tutaj faktycznie dobrej przyszłości dla czajninka. Jeżeli chcecie, to wyznaczę Wam, to takie poziomy jak w przypadku KSM, do których Chaining miałby prawo dotrzeć. No dobra, mam to już gotowe, tylko od razu zaznaczam, że w tej chwili jesteśmy na giełdzie Binance i to nie na giełdzie Binance jako Binance, tylko kalkulacji TradingView a propos wartości Binance. Także gdybym dokładnie chciał ten Walor Link analizować, to pokusiłbym się jeszcze o dokonanie tych samych pomiarów dla, dla innych rynków. No dobra, ale jedziemy do góry. Zobaczymy, czy zgadniecie, gdzie ten link ma swój poziom. Taki target minimalny dla wzrostów. Już mamy 32, jeszcze nie dotarliśmy do tego miejsca. Jeszcze nie. Zobaczcie, jeszcze nie. Jest 42,5 dolara. Ciężko uznać to za wartość równą bo równa według mnie to było 40 lub 45. Ale tak jak powiedziałem, warto sobie ten poziom jeszcze przestudiować razem z innymi rynkami. W każdym bądź razie link, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo trendowym walorem. On już pokazał co potrafi i wcale nie, nie powiedziane, że jeszcze nie pokaże czegoś więcej. Pamiętajcie, że sufit, który często widzicie na wykresie i Wam wydaje się, że to sufit, a to podłoga, to jest często tylko złudzenie optyczne. Bo wykres możemy sobie równie dobrze ustawić tak, i wtedy tu jest sufit. A tu jest nas, nasz skromny zasięg 42 dolarów. Przy czym w tej chwili obecna wartość wynosi 13,28. No, dobrze jest wchodzić jednak mimo wszystko w miejscach takich najbliższych do poziomu wyjścia, żeby ryzykować jak najniższą stratę dla danego ruchu, dla danej pozycji. Także tutaj byłoby to trudne. Ale możemy się umówić, że ten, ten poziom również nie powinien, nie powinien być pokonany, ten tutaj. Także już jest trochę bliżej dla stop lossów. Gdyby ktoś chciał wchodzić, to linia trendu, pierwsza przesłanka do tego, że jednak to się nie rozwija tak jak powinno, ewentualnie tutaj ten poziom. No i to jest tak bardzo ogólnie. No niestety, gdybym miał teraz przygotować swój plan na wejście do tego rynku, to minimum kilka godzin takiej dokładnej analizy, a to nie jest teraz czas na to. Kolejny walor to Litecoin. Litecoin, który już był oczywiście analizowany wielokrotnie. Zobaczmy, co Litecoin zrobił na wykresie. Zwróćcie uwagę, utrzymany trend spadkowy i dla Litecoina strefa podażowa, która w utrzymującym się trendzie spadkowym powinna zadziałać istotnie, tak jak dla Ethereum w tej chwili jesteśmy w strefie podażowej. To Lightcoin swoją strefę podażową ma między 173 a 213 dolarów. Ja sobie tylko sprawdzę, bo to jest moja analiza z dawien dawna. Czy, czy tutaj jest to aktualne? No dobra, jest to aktualne. Także tutaj można się dopatrywać jeszcze raz na dole formacji podwójnego dna i oznak do tego, że rynek wyłamuje się w tej chwili, pokonując ten wierzchołek, z trwającego trendu tutaj krótkoterminowo spadkowego. Jak to wygląda geometrycznie? Jeszcze zobaczmy. Tak, mamy przełamanie, mamy to, czyli super, jest wszystko to, czego chcielibyśmy, to, co wszystko chcielibyśmy zobaczyć jako chodleży. Czyli wyjście poniżej tego wierzchołka i zaliczenie poziomu tutaj widzicie jednym lub kilkoma dolarami powyżej czarnej linii. To jest sygnał, to jest sygnał do tego, że Litecoin będzie chciał zmieniać kierunek. E, pytanie teraz, czy on jeszcze będzie chciał po drodze wykonywać jakieś korekty? Zaraz zobaczymy. No i patrzcie, To była strefa popytu. Gdy tylko Litecoin dotarł do tej strefy, zobaczcie, silnym, dynamicznym ruchem, który zresztą był wywołany ruchem Bitcoina prawdopodobnie, chociaż nie wiem, czy to był ten ruch, czy ten, już teraz nieistotne, gdy tylko dotarł do strefy lokalnej popytu, wystrzelił do góry. Tutaj ciężko jest znaleźć miejsce do przyłączenia się, no bo tak naprawdę te struktury nie są zbyt czytelne i przejrzyste, natomiast no, kierunek Litecoin już moim zdaniem obrał i kierunkiem jest zasięg tej strefy. Także w tej chwili z obecnej ceny e, 84 dolarów, 170 do 215 to jest naturalne miejsce, do którego cena powinna chcieć dążyć. Oczywiście po drodze gdzieś tutaj napotka opór związany z tym wierzchołkiem, więc pewnie z niego dostaniemy znowu jakąś korektę. Ale tak naprawdę to tu, w tym miejscu, będą się rozgrywać istotne rzeczy. Na wykresie ten wierzchołek, widzicie, nie bez powodu go zaznaczyłem, to też będzie opór dla ceny. Hmm. A tuż nad tą strefą w okolicy tego oporu tego oporu znajduje się miejsce najważniejsze, czyli miejsce o walka o zmianę w ogóle trendu całego tutaj, który trwa od przełomu 17-18 roku do teraz. Całkiem wysoko, ktoś by powiedział, ale to tak jak mówię zawsze, to nie ja kreuję wykres, ja go tylko analizuję i szukam potencjalnych miejsc dla siebie dogodnych. Tutaj akurat mówię, o ile trend jest potwierdzony, o tyle pierwsze miejsce po potwierdzeniu trendu do przyłączenia się do niego było tutaj, ale to już było, czyli już jest za późno. Teraz prawdopodobnie będzie to ciągnięte do góry, aż do momentu znowu jakieś korekty, być może wyższego rzędu, albo tak jak Ethereum to zrobiło. Ethereum nie zrobiło korekty wyższego rzędu, tylko jednym swingiem dotarło do miejsca, do którego miało dotrzeć. Tak wygląda Litecoin na dziś, a kolejna kryptowaluta to LTO. LTO dostępne jest tylko i wyłącznie na giełdzie Binance, bynajmniej na giełdzie Binance dostępne jest do analizy. Nie wiem, czy fizycznie jeszcze można to gdzieś kupić, ale zobaczmy. No ok, jako że tu nie ma porównania do innych rynków, to musimy wierzyć w to, co prezentuje nam Binance. Nawet kiedyś tu robiłem jakąś analizę, proszę bardzo. Formacja podwójnego dna, strzał do góry. To jest interwał tygodniowy. No to co widzimy na pierwszy rzut oka, zacznijmy chociaż od czystego wykresu. Tu był overbalance. No dobra, zobaczcie. Tu była strefa podaży, ona zadziałała w taki sposób na cenę, że wystrzeliła cena w dół, ale i tak wróciła. Trend był silniejszy, pokonała overbalance, czyli zmieniła kierunek. No i zmieniła kierunek na długo na wzrostowy, czyli tutaj w tym miejscu ja bym ocenił zmianę kierunku razem z tym wierzchołkiem. Zobaczcie, tak to wygląda na niższym interwale jednodniowym. Ta świeca powiedziałaby, OK, w tej chwili ten ruch to nie jest tylko korekta, to już jest w tej chwili zapoczątkowanie nowego trendu. No i potem wydarzył się ruch do góry, ruch korekcyjny. Zobaczmy, jak się ma ta korekta do impulsu. No ma się, już powiem jak. O, tu będzie fajny układ, tu będzie fajny, naprawdę fajny układ. Już to widzę, zaraz Wam pokażę. Dobra. Teraz zobaczcie, co zrobię. Usuwam wszystkie rysunki z tego wykresu i robimy tak. To ten ruch traktuje tutaj jako nowy impuls. Tutaj ten ruch traktuje jako jego korektę, ale to nie jest pełna korekta. Zwróćcie uwagę, to jest jeden zjazd w dół potwierdzony formacją podwójnego dna. Formacja podwójnego dna zadziałała. Ja bym tu nie wchodził, to nie jest miejsce, w którym ja bym dołączał do rynku jeszcze na wzrosty. Ale to, co się dzieje teraz, daje mi takie miejsce do przełączenia. Czyli o ile często mówię, że na przykład struktura korekty jest jeszcze nie o tyle w tym przypadku tutaj struktura korekty za chwilę może być bardzo ładnie rozwinięta i już naprawdę niewiele mu brakuje. No i dobra, mamy to. Przede wszystkim. Chciałbym zobaczyć LTO, które schodzi mi do tego poziomu, tej strefy, ale w tej strefie bardzo ważnym miejscem, bardzo ważnym miejscem będzie poziom. 0,0988. No, niektórzy powiedzieliby, że słuszne byłoby założenie pewnej tolerancji dla tego poziomu, tak, czyli o ile ten poziom jest tak mocny, czytelny i dostępny tylko na giełdzie Binance. O tyle być może warto byłoby się pokusić o wejście nieco wyżej, czyli przy wartości 0. Zobaczcie, to jest równa wartość, to też jest ważne w analizie. 0,1. 0,1. A zwróćmy uwagę, jeszcze jak to wygląda bezpośrednio na Binance. Czy te mierzenia wszystkie będą takie same? Okej, okay. no tu już to wygląda nieco inaczej, ponieważ te poziomy są dwa. I widzicie ten sam rynek, ten sam coin, ale poziomy już mamy dwa jeszcze. Zaznaczę tylko strefę: poziom 0,098 i poziom 0,088. 6. To są poziomy, które powinny być bardzo mocno wspierane przez popyt. I mimo, że teraz widzimy tutaj, obserwujemy tutaj wzrost ceny, to wiecie, często jest też tak, że to, znowu to dotyczy małych walorów, mał walorów o niskiej kapitalizacji, altcoinów przede wszystkim, że chciwość jest tak wysoka, że czasami zdarza się naprawdę wyjątkowo, że start jest z piętra wyżej. Czyli zobaczcie. Co to znaczy dla mnie piętro wyżej? już Wam mówię. Jak sobie rozłożę siatkę Fibo. Hmm, dobra, to jeszcze nie jest to. Jak sobie rozłożę siatkę Fibo. To start jest z poziomu nierówny 1 do 1, tylko czasami wydaje się, że jest to z poziomu 9,4,1, czyli ostat przedostatniego poziomu geometrii. I zwróćcie uwagę, że tak też było tutaj. Czyli widzicie tę czarną linię. Zobaczcie, to jest istotny poziom 9,4,1, gdzie czasem chciwość rynku zwycięża nad do dojściem do danego poziomu i jest możliwość strzały. Takie sytuacje zdarzały się nie tylko w altcoinach. One zdarzały się też w bitcoinie. I w walutach o wysokiej kapitalizacji, ale ja w swoich decyzjach finansowych jestem konsekwentny. Albo dostaję poziom taki, jak mam dostać, albo nie wchodzę, do, nie dołączam do rynku. Tutaj jest rzecz tego typu, że rynek cena wychodząc w tej chwili, robiąc właściwie dzisiejszy wzrost, czyli to, co się dzisiaj stało w ciągu ostatnich 4 godzin, ona tutaj przełamała spadki, które mają nastąpić. Natomiast może też być tak, że przy takim falstarcie dostajemy na przykład taki ruch. A cena później i tak wraca do danego poziomu. Także na takie kwestie bym Was uczulał, choć oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, nie jest to porada inwestycyjna. Tak samo zresztą w poprzednich coinach, jak KSM czy Link, absolutnie nie traktujcie tego jako poradę inwestycyjną. Nie jestem doradcą. Natomiast bardzo ciekawe, jak to się rozwinie. No, szkoda, że to się nie, nie do. Nie zatrzymało tutaj, i nie dojechali do tego poziomu. Bo dla mnie byłby to poziom bardzo dobry do wejścia tutaj. Yy, a zatem, no cóż, cóż mogę powiedzieć LTO? LTO też trafia na listę ze zaznaczeniem u mnie koloru czerwonego. Już sobie to dodałem. No i cóż, literą L kończymy dzisiejszą analizę. Jutro zaczynamy od litery M, ale żeby nie było nudno, no bo dwa walory nam wypadły. Wypadł nam LID i LID. Czyli LAD i LID, to wrzucę coś, co miałem wrzucić w ubiegłym tygodniu, ale już mi to umknęło i właściwie pewnie niektórzy na to bardzo mocno czekają. A mianowicie wyjdziemy teraz poza listę altcoinów i przeanalizujemy sobie instytucję, która się nazywa Alibaba. Najpierw zaczynamy od krótkiej informacji. Czym w ogóle jest Alibaba? Alibaba Group czyli Grupa Alibaba. No, nie trzeba mieć wielkiego talentu. Wystarczy Google, a właściwie Wikipedia, żeby przeczytać sobie, że Alibaba. To holding, który funkcjonuje od 1999 roku w Chinach oczywiście. Jest to platforma e-commerce, czyli, jak wszyscy wiemy, sprzedaż internetowa w Chinach z wartością rynkową 486 miliardów dolarów. No i stanowi ono jedno z największych przedsiębiorstw świata. Częścią grupy Alibaba jest sklep internetowy i tu już może bliżej, niektórym znany, Aliexpress. Nie wiem jak Wy, ale ja tak naprawdę już nie ma chyba tygodnia lub przynajmniej dwóch tygodni, żebym nie zrobił zakupy, zakupów w Aliexpress. No i to wiemy, co to jest, tak? Czyli jedna z największych firm działających w branży e-commerce na świecie. Z Aliexpress korzysta ponad 5 milionów polskich użytkowników, w tym jeden Jurek S. Czyli 4 990 999 i jeden Jurek. No i cóż, najpierw zastanówmy się chwilę, czy Alibaba to jest instytucja, firma, która byłaby w stanie utrzymywać trend wzrostowy długoterminowy. No, fundamentalnie jak najbardziej. Czyli oczywiście my skupiamy się na analizie technicznej, ale ponieważ no nie każdy wie, co to Alibaba, no to warto się chwilę nad tym zastanowić. Nie wiem, czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, ale w tej chwili jedynym chyba krajem, który utrzymuje dodatni PKB albo przynajmniej najwyższy wskaźnik PKB, to są Chiny. Chiny zawdzięczają to oczywiście swojej produkcji, ale również sprzedaży swoich produktów. No i teraz mamy do czynienia właśnie z, takim, z taką korporacją. Więc jak myślicie, czy taka firma w czasach pandemii. Jest w stanie osiągać swoje szczyty? No bo ja Wam powiem, jakie jest moje zdanie. Moim zdaniem jest w stanie i to jest w stanie bardziej to robić niż robi to Bitcoin, niż robią to złoto. W tej chwili warunki są tak sprzyjające dla tego typu e, działalności, że chyba lepiej, lepiej, lepiej już nie będą nigdy sprzyjały niż w tej chwili. No, oczywiście to takie mocne słowa, bo nie wiemy, co będzie kiedyś. Ale przejdźmy teraz do analizy technicznej. Obecnie tak wygląda wykres, którym ja dysponuję w tej chwili w ujęciu tygodniowym. To, co od razu nasuwa się w pierwszej kolejności na myśl, to to, że oczywiście trend tutaj jest wzrostowy. Oczywiście ten trend jest wzrostowy i widać też, że on przyspiesza. Czyli zobaczcie, na początku był na początku był wolny. Zobaczcie. Na początku wyglądało to tak, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co będzie po prawej stronie wykresu. Dalej wyglądało to tak, ale to było nieakceptowalne. W związku z tym wyglądało to tak. Teraz wygląda to tak. A może nawet tak. Warto na chwilę się odsunąć od tego wykresu i zastanowić się, czy jest szansa na to, że dostaniemy kolejne, zobaczcie, stara zasada socjologiczna, jeżeli widzisz pięć kolejnych wron, które są czarne, to prawdopodobnie szósta również będzie czarna. W związku z czym, jeżeli widzimy za każdym razem impulsy, które pokonują kolejne swoje wierzchołki, to prawdopodobieństwo w tej chwili, że znowu dostaniemy wierzchołek, jest wyższe niż to, że zaczną się spadki. To tak tylko i wyłącznie z punktu widzenia analizy technicznej. Ale co jeszcze widać w wykresie? W wykresie oprócz tego, że jest słabo czytelny, widzicie, ma bardzo dużo luk, Widać przede wszystkim jedną dużą korektę, która miała miejsce tutaj. Później kolejny impuls i znowu ruch korekcyjny, jaki mieliśmy tutaj. Co się dzieje w tej chwili? W tej chwili zwróćcie uwagę, że rynek powtarza nam tą korektę. Co ciekawe, co ciekawe, pandemia zaczęła się. Tutaj. Zobaczcie, pandemia zaczęła się tu, w tym miejscu, to jest marzec tego roku. Rozpoczęły się bardzo dynamiczne wzrosty. Zobaczcie, tylko zaczyna się epidemia, pandemia za chwilę, a chiński produkt już nabiera rozpędu. W tej chwili chiński produkt od niedawna, bo od 27 października, rozpoczął ruch korekcyjny. Ten ruch korekcyjny, co prawda, wybił ostatni dołek, ale to jest tylko ruch korekcyjny dla tego impulsu i ten ruch korekcyjny dotarł do bardzo ważnego poziomu, który w przypadku silnego trendu może stanowić zakończenie korekty lub w przypadku, kiedy ten trend jest standardowo silny, nie jakiś wybitnie silny, może dojechać nawet tutaj do tego poziomu. No i teraz co dalej? Skasuję tą miarkę, żeby Wam, tego, żeby wam to nie zakłócało wykresu. Dwie czarne linie, jedna przy poziomie 257, druga 244. Ja nie mam przekonania w tej chwili, czy rynek będzie chciał powtórzyć nam tą czerwoną korektę, czy tą, nazwijmy ją pomarańczową. Nie wiem tego. Natomiast, jeśli chciałby powtórzyć tą czerwoną korektę, Czyli tą w wydaniu bardzo silnego trendu, moim zdaniem tak będzie, bo to jest silny trend, to w tym układzie znaleźliśmy się w strefie, może tak usunę ten żółty prostokąt, to w tym układzie znaleźliśmy się w strefie popytu. Tutaj widzicie? Strzał z 18 listopada do góry był reakcją na strefę popytu. Natomiast ta reakcja jeszcze nie złamała tego trendu ostatniego, który jest tutaj. O, tutaj. Ponieważ tutaj jest cały czas zachowany układ 1 do 1, czyli układ utrzymania trendu. Widzicie ta korekta? Ta korekta jest identyczna jak ta korekta. Więc kiedy można będzie powiedzieć, że ten trend tutaj spadkowy się zakończył? Będzie można tak powiedzieć. Już wam mówię kiedy. Czyli znowu, tutaj mamy lokalne, lokalną strefę podażową, która też zadziałała. Widzicie, jakie to jest banalne. To za każdym razem działa. Zobaczcie, cena rośnie, dojeżdża do strefy podaży, spadek, prawda? Widać. Natomiast gdyby się okazało, że cena dojeżdża do poziomu 287, to wtedy, uwaga, ja mam potwierdzenie od rynku, że ten ruch już był. Teraz trwamy, trwa atak na szczyt. Oczywiście atak na szczyt, no i to jest minimum w trendzie atak na szczyt, a optymalnie może to pojechać znacznie, znacznie wyżej. Jeśli natomiast się mylę, to cena jeszcze raz poradzi sobie z tym poziomem, natomiast niekoniecznie powinna poradzić sobie z wyjściem poniżej tej żółtej strefy. Co prawda, poniżej tej żółtej strefy jest jeszcze korelacja z tą dużą korektą, ale wiecie co? Z punktu widzenia inwestora, już teraz nie, e, nie handlowca forexowego, tylko inwestora, to nawet jako inwestor, jeśli pomyliłbym się i kupując tutaj, cena mimo wszystko zjechałaby poniżej wartości mojego zakupu, to zaraz piętro niżej znajduje się ta duża korekta, która również będzie po, powstrzymywać spadki. I trend w tym przypadku jest tak mocny, i tak silny, i tak sprzyjająca koniunktura, i wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to jest tylko kwestia wyboru i decyzji, czy wchodzić tutaj już w to, czy ewentualnie liczyć na to, że może uda się, że cenie uda się dojść, dojść tutaj do tego poziomu. Natomiast jest szansa, że się nie uda, że ta żółta korekta zostanie powtórzona znacznie wyżej. To znaczy, może być tak, że cena teraz wybije nam wierzchołek, czyli zrobi mniej więcej. Taki ruch, i dopiero wtedy powtórzy nam pomarańczową korektę. I powiem Wam szczerze, że jestem bliższy temu właśnie scenariuszowi, że ta czerwona korekta raczej tutaj zadziała, że tu zadziała czerwona korekta, a żółtą dostaniemy nieco później. Gdybym się mylił, to i tak liczyłbym na wsparcie ze strony żółtej korekty. W związku z czym mój kapitał byłby bardzo mocno chroniony. Bardzo mocno. Szansa na to, że w tej chwili, mimo wszystko, mimo wbrew wszystkiemu i analizie fundamentalnej, i wbrew analizie technicznej, Alibaba, nie wiem, załamie się i będzie jechać w dół, jest w tej chwili 1 do 99 w mojej ocenie. Czyli jest 1% szans zawsze, no bo przecież analiza techniczna, a w ogóle nie ma nigdy gwarancji na 100% w rynkach żadnych, ale w tej chwili to jest 99 do 1 na ten scenariusz. Także z tym przesłaniem was zostawiam i otwieram znowu wasze oczy na rynki, które wychodzą ponad pewne ramy, które większość z was dostrzega, czyli ramy rynku kryptowalut. Przypominam, że poza kryptowalutami również istnieje świat, istnieje świat finansów i również są trendy, które mieliśmy w Bitcoinie, widzieliśmy do 2017 roku. W tej chwili właśnie patrzycie na taki trend. Czyli to, na co patrzymy za plecy w przeszłość na Bitcoinie, dzieje się w tej chwili na innych rynkach. Między innymi jest to złoto, które co prawda jest już w ostatniej fazie, ale nadal we wzrostach. Między innymi jest to Alibaba, która nie jest wcale w ostatniej fazie, a wręcz tak naprawdę moim zdaniem będzie się rozpędzać. Pytanie tylko, gdzie i jak, gdzie i jak w mądry sposób dokonać zakupu właśnie akcji, czy obstawić cenę tego waloru? I z tym pytaniem Was zostawiam, chętnie przeczytałbym Wasze odpowiedzi i sugestie pod dzisiejszym nagraniem, w komentarzach do właśnie dzisiejszego nagrania, a także napiszcie co myślicie właśnie o tej Alibabie, ponieważ moim zdaniem jest to towar o wiele bardziej gorący niż nawet KSM, czy tam inne, które prezentowałem Wam w rynku kryptowalut, choć być może trudniej dostępne, no bo wiadomo, świat krypto ma tę jedną zaletę, że każdy może w każdej chwili do niego wejść, a już Alibaba nie, bo system fiducjarny, bo KYC trzeba się weryfikować. Ta weryfikacja jest skomplikowana. Trzeba dokonywać przelewów, przelewów, często zagranicznych, one są drogie, i tak i tak dalej, ale czasami warto. Dobra, jutro widzimy i słyszymy się standardowo. Pozdrawiam was, cześć. Aha. No i nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie dograł. Zajrzyjmy na złoto. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Zobaczcie, widzicie to? Przypomnijcie sobie, co mówiłem na początku nagrania. I zobaczcie, co tu się dzieje. Jakby ktoś szukał emocji poza rynkiem kryptowalut. Proszę bardzo. Dobra, teraz już naprawdę kończę. Trzymajcie się.